Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband na modyfikacji Anno Domini 1257. Słuchajcie, minęło dość sporo czasu od ostatniego odcinka. Ja sobie, wiecie, dość długo pograłem. Tak jak mówiłem, tam chciałem się skupić na zarobieniu dość dużej ilości złota i to nam się udało, ponieważ mam w tej chwili 120 tysięcy. Naprawdę zagrałem na wielu turniejach od Nidaros nawet przez Donegal, byłem gdzieś w Milano, byłem w Tesalonice, Konstantynopolu, Nicei, Aleppo nawet. Potem jeszcze gdzieś Segedyn, chyba Kraków, Litwa, no po prostu, wiecie, no przejechałem Europę wzdłuż i wszerz dwa razy. Minęło około 3 tygodnie, albo 4 nawet, więc 3 albo 4 razy musiałem płacić żołd, który no w tej chwili wynosi dość dużo. No to będzie trochę mniej, bo trochę jednak zarabiamy z zamków, ale i tak płacimy kilkanaście tysięcy srebra, więc to jest bardzo dużo. No ale jakimś trafem udało mi się zarobić aż 120 tysięcy, więc jesteśmy w miarę bezpieczni. No i dziś będę nagrywał, dlatego że dzieją się rzeczy ciekawe. Ciekawe się dzieją rzeczy, ponieważ w dalszym ciągu mamy wojnę z Jaćwingami. Nasi lordowie wioskę im splądrowali. Minął już okres, kiedy my byliśmy prowokowani przez Szwedów. Ja na te prowokacje nie odpowiedziałem, więc tam był komunikat w końcu, że tam straciłem wiele w oczach moich najbliższych poddanych. Nawet nie wiem, czy straciłem stosunki z lordami, ale jeżeli już, to tam chyba o 2 punkty się traciło, czy jakoś tak, więc znaczenia to większego nie ma. I co jeszcze? A, jeszcze jedna kwestia. Szwedzi wypowiedzieli wojnę Jaćwingom. Informacje, frakcje. Jaćwingowie, moi drodzy, mają w tej chwili wojnę z nami i mają wojnę ze Szwecją. O dziwo, Jaćwingowie mają w walkach przewagę. To jest ciekawe. No ale to może znaczyć, że Szwedzi zdobędą Katkuśkes. A jeżeli nie zdobędą, na przykład... Widzicie, o tym nie pomyślałem. Jeżeli Szwedzi nie zdobędą Katkuśkes, ale będą próbować i tam zbiją dość dużo obrońców, to my możemy wtedy tup, spróbować to zająć. Mówiłem, że ten zamek jest jednak trochę oddalony tutaj od tych terenów, no ale zawsze byłby to kolejny zamek w naszym królestwie. No zobaczymy, może coś pomyślimy w tym kierunku. Ale to zobaczymy, jak się sprawa potoczy. I ostatnia kwestia to jest żywot zakonu krzyżackiego. Bo zakon krzyżacki ma w tej chwili tylko zamek Felin. Zakon krzyżacki ma tylko Felin i Krewa, dokładnie. Po prostu tak dostają w dupę, biją się z Węgrami, biją się ze Złotą Ordą. O, w ogóle... Chyba zakon krzyżacki próbuje jakąś kontrofensywę tutaj, ale czy im się uda, to nie wiem. Więc zakon krzyżacki niedługo będzie RIP. Coś czuję. I kwestia ostatnia, Czesi. Nas to nie dotyczy, wiadomo, no ale powiedzmy, że jest to dość ciekawa sprawa, ponieważ Czesi zdobyli Wiedeń. I Czesi się powiększyli. To jest też ciekawa sytuacja. A myślałem, że będą ginąć od Szwedów, czy od Polaków, czy nawet od Niemców. A tutaj się Czesi dobrze mają, sobie żyją i jest git. No ale dobra, nas to na razie się nie tyczy. Nas tyczą się rzeczy, które dzieją się tutaj, czyli Szwecja i Jaćwingowie. To jest w tej chwili najbardziej... czy też najważniejsza sprawa dla nas, jak potoczą się teraz najbliższe wydarzenia. A najbliższym wydarzeniem jest pokonanie dwóch lordów Jaćwingów, którzy przybyli aż pod moją wioskę. Co prawda jej nie plądrują,
ale sobie stoją, nie wiem po co, i nasz lord tutaj spieprza do zamku w tej chwili. Także dzieją się rzeczy, ja w tej chwili tak, poza odcinkiem sobie już zostawiłem moje jednostki do szkolenia i weźmiemy sobie teraz tutaj nasze najlepsze jednostki. W ogóle mamy aż 200, zobaczcie, aż 200 bogatych arystokratów. Ja poza odcinkiem stoczyłem jedną dużą bitwę z dwoma, czy nawet z trzema naraz lordami Jaćwingów. Oni mieli przewagę ponad 100 żołnierzy. Ja miałem tam 250, to oni mieli chyba 350. Straty były kolosalne, bo zginęło mi 100 ludzi, a kolejne 100 zostało rannych, więc zostało mi raptem 50 ludzi, ale walczyłem tylko i wyłącznie arystokratami, nie bogatymi, tylko zwykłymi. Co prawda wyszkoliłem sobie chyba ich, nie wiem, 70 czy ile, żeby nie skłamać, więc bardzo dużo, no ale też bardzo dużo mi zginęło. Dobra, także teraz bierzemy sobie tych bałtyckich bogatych. Tak z 200 sobie wezmę. O, i resztę tych. I teraz próbujemy ich dojechać. O, jeszcze Sfir do nas dołączył do mnie, super. Poddaj się Lubgin, bardzo dobrze, ale mamy ludzi. Dobra, chodźcie panowie. Idziemy się bić. A, ja nimi nie steruję, bo oni są, przecież on jest marszałkiem. Albo i nie jest. No to dobra, to niech się pchają. Ja swoich tu zostawię. Bo tak. Jak tamci się wybiją całkiem, to wtedy ruszę swoimi. O, co wy na to? To jest może trochę chamskie. Dać... O, tamty, dobrze. Lorda pokonali, super. To jest może trochę chamskie, że dajemy się wyrżnąć naszym jednostkom bałtyckim. Co prawda naszym lordom, nie moim, ale lordom naszym. No ale cóż. Jak gościu nie myśli i leci na pałę do przodu, no to się musi liczyć z tym, że będzie ginął. O, flagę! Dobrze. Dobrze. Kawaleria poszła. Jakieś muslimy też tu mają, widzę. Idą jednak do przodu. O kurde, ale mi przywalił! Dostałem 49 obrażeń aż. Dobra, spokojnie. Dobrze. Ładnie dostał ten, króleł albo jakiś lordeł. Kurde, mać, nie trafiłem. Dobra, trochę sobie poszczelajmy z oszczepów. Pomogę. O, widzę, że on ma słabe te jednostki, bo mało expa z nich dochodzi. A ten król dalej się trzyma, kurczaki paki. Zobaczcie, nie pada tak łatwo. Czy oni w ogóle na mnie coś jadą, czy coś, bo ja nie wiem, co oni robią. Dobrze! 700 expa za tego lorda. Bardzo dobrze. A, i właśnie, mieliśmy jeszcze go w niewoli chyba, dokładnie tego Margirisa, po odcinku ostatnim, ale zaproponowali mi okup. To mnie duży, chyba 4900, no ale się zgodziłem. Pieniądz to pieniądz, wiadomo. Dobra, zmotywujmy się. O. I zaraz będziemy kontynuować naszą szarżę. O kurde, mać.
co się dzieje w ogóle? Ja nic nie widzę, jestem w drzewie. Spokojnie, panowie. Dobrze. Nie ma co się pchać. No właśnie, tylko że... Ej, halo, czemu wy tam się dalej bijecie? Tak kazałem wam się usunąć. No. Dobra, no właśnie, tylko że teraz doszły posiłki i jest ich dużo więcej niż nas. Co może być problematyczne. No ale... Damy radę. Podniosę sobie oszczepy w tym czasie właśnie. Żeby było czym strzelać. Takim cudem nasi dalej padają. Bo nie wiem. Oni się przegrupowywują, ale nie wiem, czy będą szli do przodu, czy właśnie będą czekać. Nie mogę podnieść. Idą. Chojraki, idą. Dobra. Motywka. Będzie dobrze. Ty to jesteś zakrwawiony chyba, gościu, trochę. Pytanie, czy to jest twoja krew, czy twoich wrogów. Oby wrogów. Dobra, wszyscy do ataku. No trafce coś, kurde, lebele. Dobrze. No, muslimy tu mają. Ale mu się ta tarcza rozwala, widzieliście? No, dostałem. Co on zrobił? Co to za taktyczny odwrót jakiś? Przeżył to, nie wierzę w to. Dostał ładnie w bułę. Dobrze, przedarłem się. W końcu o to chodzi. Doszły posiłki, bardzo dobrze. No, do ataku wszyscy widzę, bo tu nie ma co czekać. Ja tu ich będę brał od tyłu. Najlepsza taktyka. Na wszystko. Brawo, po prostu piękna jatka. Co tu się dzieje? O kurde! Ja widziałem ten topór, że on jest... O matko, ale mi przywalił. Dobra, mniejsza o to. Trudno. Idziemy na nich. Jestem chyba bogatym arystokratą. Fajnie. Wow. Ładnie. Nie mogłem się zdecydować na broń. Dobrze, dobrze, że we mnie strzelają, a nie w grupę. Ładnie. Co? Gdzie on tą włóczkę w kosmos bił? Ja cię kręcę. Czterech mi zginęło tylko, więc jest dobrze. A ten spieprzy, bo go nie dogonimy przecież.
Bo jesteśmy wolni as fuck. A to złucznik, on ma lekką zbroję. O to. Spierdzieli. No, spierdzieli. Nie ma co go w ogóle gonić nawet. Ucieknie. Ale bitka, powiedzmy, że 4 straty tylko, więc może być. Jeszcze pytanie, kto zginął, czy bogaci, czy zwykli. A ty czemu zawracasz? Czemu zawracasz, gościu? A, widzę, że się nie zmęczyłeś bitwą, to sobie przebieżkę robisz jeszcze dookoła. No, dobrze. Dobra, zwycięstwo. Sfirdotas nam pomógł. Bardzo dobrze. A, i wszyscy pouciekali oczywiście, no cóż. Bierzemy wszystkie łupy, jakie są. No, trochę ich jest. Pytanie, czy są coś warte, czy raczej same śmiecie. No dobra, zobaczmy. No. Magnatów razy 8 zyskaliśmy. Więc not that bad. Tych oddajemy i bierzemy ponownie do szkolenia nasze pomniejsze jednostki, proszę bardzo. Mamy Dravenisa, no chyba znowu poza odcinkiem jednego lorda złapałem, zapomniałem też o tym, więc spoko, on sobie będzie czekał. Tamta dwójka została teraz pokonana. No i mają trochę przerąbane, bo w każdej chwili Szwedzi mogą iść na Katkuśkes, a to będzie dla nich dość problematyczne. Dobra, słuchajcie, my idziemy teraz do Königsberga. Idziemy tutaj, żeby zobaczyć, czy jest jakiś handlarz niewolników, ale widzę, że tutaj go nie ma. O, jaka fajna zbrojka nawet. Przy okazji sobie oczywiście też posprzedaję wszystko, co mogę. Jakieś jedzonko? No są. Jakieś jedzonka. Dobra, arena jest zamknięta, więc tu na razie nie pójdziemy. Dobra, chodźmy na Litwę. Może tu będzie jakiś pośrednik. Mamy trochę tych jeńców, fajnie byłoby je sprzedać. No też nie ma nikogo. O, najemny włócznik, chodź tu. Dziadu. Ja cię wezmę, bo ty się przydasz. Chodźmy sobie Wilno odwiedzić. O, biegasz tu. Ligejki, to nasz drugi lord, super. Też coś tam robi, pilnuje naszych ziem. No, i tutaj jest. Pośrednik okupów, bardzo fajnie. Zaraz sobie sprzedamy jednostki. Zobaczymy, ile na nich zarobimy. O, jeździec, no tego to nie chcę akurat. 2000, no powiedzmy, że spoko. O, turnieje będą w Smyrnie i w Konstantynopolu, czyli daleko, daleko. No teraz tam nie będę leciał, bo nawet bym pewnie nie zdążył tam dojść. Poza odcinkiem sobie tam biegałem, więc sobie tam trochę zarobiłem. Odwiedziłem te tereny Bliskiego Wschodu i tak dalej. Uuu, 102 ludzi ma coraz więcej, fajnie. I była informacja, że nasz lord zbiera armię. Dobrze. Najemny włócznik idzie do zamku. Dravenis siedzi na razie i gnije w więzieniu. Jak chcą go wykupić, to niech dają kasę. O, ile tu jest tych jej... Jestem szybszy, super. Tych nie odpuszczę, tych dogonię. Bo jest ich dużo i sobie poekspimy nasze jednostki przy okazji. Chodźcie, panowie. Ustawiamy się tu i tu. Motywka. Nie wiem, czy to w sumie coś daje tym jednostkom, czy nie. Czy mają morale lepsze, cokolwiek. Strzelcy, chodźcie do tyłu.
Mamy trochę tych łuczników. A ty, biedny, jesteś kawalerią bez konia. To jest smutne. I patrzcie, jak ci łucznicy tam robią robotę. Jednak. Zarąbi się, nie? Ej. Mega fajnie. Dobra, to co? To my ich ciśniemy trochę sami na początku. O kurde, mój koń, ja pierdzielę. No. Damy radę się wybronić od nich. Patrzcie, nasza tarcza robi taką robotę, że to jest chore. Od góry masz bić, ziom, od góry. Zbroja płytowa, Krax, no chyba cię porąbało. Ej, najlepsza zbroja. Nie wierzę w to. Zbroja mi się zepsuła. Bez jaj. Nie gadajcie nawet, bo się popłaczę zaraz. A dopiero co ileś tam odcinków temu powiedziałem, że jak nam się skrakuje zbroja, to będzie mi przykro. Poważnie zniszczone. Jasny bubeł. Marnego wykonania. No nie. Ale to co to teraz robi? Że ja mam gorsze opancerzenie, czy jak? Bo nawet... Nie, ona będzie gorzej działać teraz? Nie wiem, słuchajcie, ale... Ale niedobrze się, nawet nie zwróciłem uwagi, ile mi ludzi zginęło. Nawet nie zwróciłem uwagi, ile mi ludzi zginęło i przez to wszystko nawet zapomniałem sobie poziom rozdać, bo mi też poza odcinkiem poziom wleciał. Więc planowałem teraz tak, że sobie damy siłę na 18. Mam akurat 3 nierozdane punkty, bo sobie przez ostatnie 3 poziomy ich nie rozdawałem. Tylko po to, żeby teraz sobie właśnie dać większą wytrzymałość, większą siłę uderzenia i większą siłę rzutu. Na 6 myślę, że jest spoko. Dobra, tak zrównoważenie sobie tu pójdziemy na razie. I myślę, że teraz już będzie można spokojnie iść w inteligencję i sobie tutaj coś polepszać innego. Dobra. No, ale to, że sobie... Nie, no, zepsuta zbroja. Kurczaki paki. Weterani. Dobra. Dobra, wezmę parę tych arystokratów, żeby też się nam ekspili w dalszym ciągu. Dania i Polska, ten, wojna, proszę bardzo. Więcej chłopów sobie weźmy. 17 wieśniaków, łocie, panie. Stosunki 18, właśnie, poza odcinkiem, albo nawet na odcinku, przecież mogę się zająć zwiększaniem stosunków z naszymi tymi wioskami, żeby właśnie można było dużo ludzi tu werbować. Katkuśkę spod oblężeniem, ludzie, ja aż tam lecę zobaczyć. Ale wiecie, co to oznacza? Szwedzi się dorwali do jaćwingów. O ja pierdzielę. Ile ich tu będzie? Nawet nie wiem. Ale okej, dobrze, niech oblegają, mi to jest na rękę jak najbardziej.
mi to jak najbardziej odpowiada. Może wtedy w końcu się odbaguje zamek i nie będzie tego wiecznego Kunigasa z Kolmantasa. Bandyci ze stepu, wow. Pięknie. Tylko jest ich 7, więc nie walczy po to, żeby coś tutaj, wiecie, jakoś zdobyć, ale walczy po to, żeby jeńców uwolnić, bo mają dużo jeńców, nie wiem jakich, ale sobie to sprawdzimy. Kawaleria poszła, ja mam konia ledwo żywego, widzę, muszę sobie chyba zamienić z jednym z koni z naszymi lordami. Patrzcie, jest ich tylko 7, ale flaga musi być. Kurde! Swojego. Drugi swój! Nie wierzę. O kurde macie. Ciekawe, czy zdobędę konia. Ej, byłoby dobrze. Czemu nie zdobyłem konia? Nie wiem. Może jest ograniczona ilość zdobywania koni na rozgrywkę. Ale słuchajcie, bo tu się teraz fajnie podziało, bo dużo jeńców udało nam się uwolnić. Bałtyckich sobie oczywiście biorę. Jak leci, nawet konnego sobie weźmiemy. I górskich bandytów również do zamku, a tych to już mnie nie interesuje. Nie interesuje. O. Niech tak będzie. Na razie. Wróćmy sobie teraz na nasze ziemię. Poszli tam. No. Słuchajcie, ja bym teraz zrobił taki myk. Taki myk bym zrobił, żeby... Kurczę. Zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Chodzi mi o to... Ja sobie zostawię te wszystkie jednostki. Wszystko sobie zostawię, jak leci. O, konny musiał mi zginąć, bo miałem jednego, a wziąłem jednego z niewoli, więc chyba mi zginął, bo go tu nie ma. No, szkoda. O, i tych jeszcze damy. Dobra. Czemu tak zrobiłem? Bo chcę pomóc Szwedom w oblężeniu, ale pomóc w oblężeniu to nie jest najlepsze określenie. Dobra, teraz tylko, żeby się nie wpieprzyć w jakąś manianę. Chodzi o to, że chcę ich tutaj niby wesprzeć, ale wiecie, jak się fizycznie bierze udział w oblężeniu, to jest dużo gorzej i więcej jednostek ginie. Więc chcę zrobić tak, żeby jak najwięcej Szwedów zginęło, żeby nawet być może się wycofali. To by było ciekawe, słuchajcie. Znaczy, pewnie to zdobędą, ale postaramy się przynajmniej, wiecie, takie taktyczne dołączenie, że ja tam nie będę nic robił, a oni niech giną. O! I być może jest cień szansy, że to się uda i że pomożemy potem, że potem sami po prostu będziemy zamek oblegać i go zdobędziemy. Być może. Zobaczymy, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. A póki co, wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.